Z drugą wizytą udaliśmy się do północno-wschodniej części Holandii, w pobliże miasta Koeverden. Znajduje się tu niewielka miejscowość Stenwijk-Mur, która liczy sobie niewiele ponad 500 mieszkańców. Stenwijk-Mur to typowe holenderskie małe miasteczko, gdzie głównym zajęciem jej mieszkańców jest rolnictwo, a po pracy każdy wolny czas spędzają na uprawianiu przeróżnych sportów, w tym także sportu gołębiarskiego. Mieszka tu wielu znanych hodowców, ale najsławniejszym z nich jest bez wątpienia Harm Wredeveld, którego postanowiliśmy dzisiaj odwiedzić z naszą kamerą. Nasz rozmówca mieszka przy ulicy Pastorsluserstraat pod numerem 4. Zaraz za domem znajdują się średniej wielkości gołębniki, które przez wiele lat dawały schronienie wybitnym lotnikom. Od ponad 20 lat Harm Wredeveld gra niezwykle ostro na długich dystansach i siłą rzeczy jest posiadaczem wielu prestiżowych nagród, w tym także zwycięstw na skalę międzynarodową. Śmiało więc możemy zaliczyć go do grona najwybitniejszych hodowców gołębi pocztowych w Holandii. Historia jego hodowli jest niezwykle ciekawa. Posłuchajmy przez chwilę Harma, opowie nam, jak to wszystko się zaczęło. Gołębie pocztowe zacząłem hodować na własną rękę już w 1974 roku. Wcześniej również lotowałem, ale robiłem to wspólnie z moim wujkiem. W pierwszych latach hodowli wielką radość sprawiało mi to, że gołębie wracały do domu. Z czasem jednak, gdy opanowałem większość tajemnic tego sportu, zaczęły mnie interesować miejsca konkursowe, aż wreszcie moim głównym celem stało się od kilkunastu lat zdobywanie pierwszych konkursów. Ciągłe doskonalenie stada jest moim celem aż do dnia dzisiejszego. Łatwo jest to wszystko powiedzieć, ale znacznie trudniej zrealizować w praktyce. Zdobywanie pierwszych konkursów nie jest wcale takie proste. Chyba że ma się na swoim gołębniku taką parę gołębi jak Boy i Queen, która została u mnie nazwana Love Pair, czyli para miłości. Muszę w tym miejscu o nich wspomnieć, ponieważ od tych gołębi zaczęły się moje prawdziwe sukcesy. Od ponad 20 lat odnoszę sukcesy w lotach narodowych. Prawie co roku udaje mi się zwyciężyć jakiś prestiżowy lot, a nie jest to wcale łatwe zadanie. Zaprezentuję teraz Państwu swoje najlepsze osiągnięcia, jakie udało mi się wywalczyć w niełatwej konkurencji w ostatnim dziesięcioleciu. Wszystkie te wspaniałe wyniki są zasługą moich gołębi. Poprzez bardzo ostrą selekcję staram się grać tylko z najlepszymi gołębiami i to się opłaca. Wszystkie moje dotychczasowe gołębi lotowe przeznaczyłem do rozpłodu. Zrobiłem tak dlatego, że nie było możliwości lotować dorosłymi ptakami z nowego gołębnika. W tym nowym gołębniku będziemy w tym sezonie lotować tylko gołębiami młodymi, ale już w przyszłym roku zaczniemy brać udział również w lotach gołębi dorosłych. Mam nadzieję, że nasze plany spełnią się w 100% i uda nam się już w pierwszym roku zdobyć kilka czołowych konkursów. Zresztą czas pokaże. W tym sezonie 2010 zaczyna się nowy, istotny rozdział w mojej hodowli. Mamy już przygotowane 120 młodych ptaków do lotu. Posiadam na gołębniku młodych trzy rasy gołębi. Jedną jest stara linia jansenowska, przeznaczona na loty do 500 km, a drugą moja nowa rasa, jaką wprowadziłem od hodowcy Martin and Son, przeznaczona na loty od 100 do 700 km. A trzecią, gołębie, które nazwałem szpaki, spisują się świetnie na długim dystansie.
Od kilku lat gram metodą totalnego wdowieństwa, ponieważ jest to bardzo łatwa metoda. Do lotu posyłane są zarówno samce, jak i samiczki. Nie stosuję jakichś specjalnych trików. Wiele moich gołębi osiąga sukcesy w Azji, a w szczególności w Chinach. To wielki rynek i wielkie wyzwanie dla moich gołębi. Również hodowcy z krajów Europy Wschodniej zaczynają przyjeżdżać do mnie i nabywają niezłe gołębie. Program lotowy w Holandii jest zbliżony chociażby do polskiego i moje ptaki, które są świetne na trasach do 700 km, sprawdzają się u Was w lotach. Mam taką uwagę do młodych hodowców, którzy zbyt szybko chcą grać gołębiami. Nie należy kupionych gołębi od razu przeznaczać do lotu. Proponuję, aby wyhodować potomstwo i te wychowane młode przeznaczyć do lotu. Nie narazimy się wtedy na tak dotkliwe straty finansowe. W gołębiach nic nie można szybko i nerwowo. Na prawdziwy sukces trzeba pracować nieraz nawet kilkanaście lat. To jest w tej chwili mój obecny gołębnik rozpłodowy. Znajduje się tutaj 26 par gołębi rozpłodowych. W drugim gołębniku mam jeszcze 7 par gołębi w rozpłodzie. Gołębnik jest wykonany w kształcie litery L. Dzięki temu, że posiadam dość duże podwórko, mogłem sobie pozwolić na taki gołębnik. W Holandii nie jest to łatwe. Mam wyrozumiałych sąsiadów i nie robią mi żadnych problemów z racji tego, że hoduję gołębie. Z gołębników tych przez wiele lat grałem na wdowieństwo i uważam, że od samego początku były prawidłowo zaprojektowane. W tej chwili mam 2 pomieszczenia dla rozpłodu i 2 przestronne woliery. Przy łączeniu gołębi w pary zwracam uwagę przede wszystkim na pochodzenie gołębi. Moje rozpłodowe muszą pochodzić z najszybszych linii. Przeważnie posiadam ptaki o średniej budowie i zgrabnej głowie. Jestem miłośnikiem pięknych oczu i przywiązuję do wyglądu oka dużą wagę. Oczy łączonych ze sobą gołębi rozpłodowych muszą być różnego koloru. Nigdy nie łączę ptaków o takich samych oczach. Ważne też jest, by miały mocny pigment. Do lotów łączę gołębie w krzyżówce, a tylko pojedyncze pary łączę w pokrewieństwie i te gołębie przeznaczam od razu do rozpłodu. Dawniej przebywały tutaj wdowcy i wdowy. Obecnie znajdują się w nim moje najlepsze ptaki rozpłodowe. Mam teraz dużo miejsca i większość gołębi posiada swoje indywidualne, zamykane cele gniazdowe. Mam wtedy stuprocentową pewność co do pochodzenia młodych gołębi. To wszystko jest zupełnie nowe. Cały gołębnik został diametralnie przerobiony. W tej celi ten samczyk siedzi już drugi rok. Co jakiś czas wymieniam mu partnerki i próbuję nowych kombinacji. Ma on tak silne geny, że z jaką samiczką bym go nie połączył, to prawie zawsze otrzymuje wspaniałe młode. Te cele są tak skonstruowane, że gdy gołębie siedzą już na kolejnych jajkach, to dorastające młode przenoszę tu wyżej i nie ma mowy o jakimś przypadkowym zbiciu jajek czy zadeptaniu piskląt. Gołębie są karmione i pojone w celach. To bardzo wygodne, zważywszy, że nie mam tu zbyt wielu gołębi. W suficie i ścianach bocznych posiadam przesuwne płyty, które podczas upalnych dni zasuwam, aby gołębniki zbytnio się nie nagrzewały. Jest to łatwy i sprawdzony system. W tych miseczkach gołębie dostają gryć i różnego rodzaju witaminy. Mają do niego dostęp przez cały dzień. Grit i witaminy są zawsze świeże, codziennie je wymieniam, to bardzo ważne. Pojniki i karmniki są codziennie myte i suszone. W zimie gołębniki są ogrzewane. W gołębniku zamontowany jest system regulujący temperaturą i wilgotnością powietrza. Utrzymanie odpowiedniej temperatury w istotny sposób wpływa na zdrowie ptaków. Dodatkowo zamontowany jest przesuwny sufit i kratki wentylacyjne. W zależności od pogody to wszystko jest zamykane lub otwierane w celu regulacji temperatury, wilgotności i ilości światła w gołębniku.
Wszystkie te urządzenia są bardzo ważne, ale najważniejszą rzeczą, jaka jest w moim gołębniku rozpłodowym, to moje gołębie. Teraz w ręce trzymam ojca moich najlepszych gołębi. Jest to sławny ptak o imieniu Boy. Wcześniej był kilka lat lotowany, ale obecnie siedzi już wyłącznie na gołębniku rozpłodowym. Urodził się w 1995 roku i mimo 15 lat jest nadal płodny. Wszystkie jego potomstwa pozostawiam od razu do rozpłodu. W tej chwili z tej naszej hodowli posiadamy 10 synów i 2 córki bezpośrednio wyhodowane z naszej złotej pary hodowlanej Boy i Queen. Kolejny wspaniały ptak, jakiego chciałem Wam pokazać, jest to Game Boy. Jest synem Boya i Queen. Był on drugim narodowym asem młodych gołębi w 2001 roku w klasyfikacji Who is Better, czyli po polsku Kto jest lepszy. W tej chwili jest wybitnym rozpłodowcem. Teraz trzymam w rękach kolejnego syna tej sławnej pary. Jest nim ptak o imieniu Lucky Boy. On również w swojej karierze lotowej zdobył wiele czołowych lokat. Jeszcze większą jego zaletą jest to, że wspaniale przekazuje swoje geny potomstwu. Jego dzieci wylatały wiele pierwszych nagród w kategoriach rejonowych i narodowych. Future Boy to również syn pary Boy i Queen. Nigdy nim nie lotowałem. Od razu został przeznaczony do rozpłodu i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że była to genialna decyzja. Wydał on potomstwo, które 4-krotnie zdobywało pierwsze nagrody. Kolejny ptak to najlepszy gołąb Holandii na średnim dystansie w 2009 roku. Ma na imię Space Shuttle. W tym roku skończy 3 lata. Jest wybitnym ptakiem na średnich dystansach. Pochodzi z gołębi braci Jansen i krzyżuje go z różnymi rasami w zależności od potrzeb. Głównie zależy mi na potomstwie na średni i półdługi dystans. Kolejny ptak wywodzi się z naszej starej linii hodowlanej. W mojej karierze lotowej wygrał rywalizację na najlepszego gołębia w prowincji. Ma na imię X-Factor. Zawsze można było na niego liczyć, rzadko kiedy zdarzało się mu powrócić z lotu poza konkursem. Przeważnie zajmował miejsce w pierwszej piątce gołębnika. Szpaki to druga linia w moim gołębniku rozpłodowym. Zdecydowanie lepiej lecą na długim dystansie. Pierwszym przedstawicielem tej linii jest Silver Boy. Ma on w tej chwili już 6 lat. Najlepszym jego sukcesem było zwycięstwo w locie z Orleanu w kategorii National NPO na 8626 gołębi. Był też raz 9, a drugim razem 19 w konkurencji narodowej z innych lotów konkursowych. Kolejny ptak to Silver Sun. Jest on pełnym bratem Silver Boya. Jest on świetny w rozpłodzie.
Jego syn wygrał pierwsze miejsce narodowe z Arash na ponad 11 tysięcy gołębi. Teraz chciałem wam pokazać gołębia o imieniu Nowa Gwiazda. Wygrał on w swojej karierze 5 razy pierwsze miejsce. Największe sukcesy osiągnął w lotach pod wiatr i przy bardzo złej pogodzie. Jest teraz połączony z super samicą rozpłodową, córką Silver Boya i daje super potomstwo. W gołębniku rozpłodowym Harma wyraźnie daje się zauważyć 3 linie gołębi. Robione są tutaj różne kombinacje krzyżowe pomiędzy tymi liniami i bardzo często udaje się wyhodować wybitnego lotnika, co w przypadku hodowli jednorodnej nie jest takie proste. Część gołębi hodowana jest w czystości krwi, mamy więc zawsze możliwość wrócić do krzyżówki, która daje nam największe sukcesy. Takie postępowanie z gołębiami rozpłodowymi gwarantuje tej hodowli kolejne lata pełne sukcesów w lotach narodowych. Na podłodze gołębnika znajduje się specjalna ściółka, która zawsze jest sucha i pachnąca. Na drzwiczkach każdej celi znajduje się numer i zdjęcie gołębia. Pojniki są tutaj wymieniane raz na dobę. Higiena jest podstawą zdrowego gołębnika. Opuszczamy już posesję Harma i udajemy się do domu Roberta. Na olbrzymiej działce, w przepięknym otoczeniu, został wybudowany super nowoczesny gołębnik. Jego długość znacznie przekracza 25 metrów bieżących. W tym super gołębniku zostały zamontowane wszelkie nowoczesne urządzenia dostępne w tym momencie na rynku gołębiarskim. Mamy tutaj system rolet umieszczonych w dachu, dzięki któremu proces zaciemniania gołębnika jest w pełni zautomatyzowany. W środku gołębnika znajdują się nowoczesne przedziały gniazdowe, umożliwiające granie z gołębiami na wiele sposobów. System grzewczy i wentylacyjny oraz w pełni automatyczny system sprzątania gołębnika. Gołębnik, jaki został tu wybudowany, jest super nowoczesną konstrukcją i jego funkcjonalność sprawia, że praca z gołębiami stała się czystą przyjemnością. To jest mój nowy gołębnik lotowy oraz nowy partner w hodowli. Od niedawna tworzymy tandem Vredewelt-Lemhuis. Zaczynamy właśnie w tym roku lotować młodymi gołębiami z tego gołębnika. W następnych latach będziemy lotować z tego gołębnika zarówno młodymi, jak i dorosłymi gołębiami. Znajdujemy się teraz w jednym z przedziałów dla młodych ptaków. Mamy tu bardzo nowoczesne cele. Gołębie zostają puszczone w pary w połowie grudnia. Gdy młode skończą 25 dni życia, są tutaj przenoszone i z tego gołębnika będą lotowane. W tym gołębniku przebywają młode z pierwszego lęgu. W następnym przedziale znajdują się młode z drugiego lęgu, a jeszcze w następnym młode z trzeciego lęgu. Młode są u nas trenowane codziennie. Każdego ranka i wieczora muszą latać po około godzinie. Takie regularne obloty zaczynamy już od początku kwietnia. Wraz z nadejściem maja zaczynamy wywozić nasze młode na loty ćwiczebne. Pierwszy lot konkursowy mamy w tym roku 3 lipca.
Te cele zostały wybudowane z myślą o wdowcach. W tym roku z racji tego, że nie posiadamy jeszcze dorosłych ptaków, będą przebywać tu gołębie młode. Nasze młode ptaki karmione są bardzo często, średnio 5-6 razy dziennie. Przed każdym oblotem i po jego zakończeniu młode dostają bardzo bogatą mieszankę. Karmimy nasze ptaki często i treściwie, ale bardzo małymi dawkami pokarmu. W okresie dojrzewania młodych karmimy je mieszanką rozpudową, a gdy zaczyna się sezon lotowy, to podajemy im specjalną karmę dla młodych z firmy Matador. Tutaj mamy zamontowany automatyczny system zaciemniania gołębnika. Na dachu znajdują się rolety z napędem elektrycznym i tym przełącznikiem możemy sterować ich pracą. Gołębie młode zaciemniane są przez większą część dnia, to jest od 5 rano do 8 wieczorem. Tak więc młode po każdym oblocie przebywają w zaciemnionych gołębnikach. Normalnie wszystkie młode przebywają razem w tym gołębniku. Dopiero gdy zaczynają się dłuższe loty, to rozdzielamy samce i samiczki, umieszczając je w osobnych gołębnikach. Aby przyzwyczajać młode ptaki do picia wody w kabinie transportowej, zamontowaliśmy tu aluminiowy pojnik, który sam automatycznie się napełnia wodą. Młode ptaki przez pierwsze tygodnie życia są pojone właśnie z tego pojnika. Gdy już się do tego przyzwyczają, to podajemy im wodę w normalnych, tradycyjnych pojnikach na gołębniku. Jestem zdania, że nie należy przesadzać z podawaniem medykamentów. W naszej hodowli staramy się ograniczyć podawanie lekarstw do minimum. Tylko w przypadku jakichś infekcji kontaktujemy się z naszym lekarzem weterynarii i podajemy im tylko to, co niezbędne, by utrzymać je w zdrowiu. Jeśli chodzi o szczepienie gołębi, to nasze ptaki obowiązkowo szczepimy przeciwko paramiksowirozie i ospie. W naszym gołębniku nie mamy większych problemów z adenowirozą. Po prostu dbamy o higienę i dobry pokarm i jakoś nas ta choroba omija. Jednakże wiemy, że wielu hodowców z naszego regionu ma z nią olbrzymie problemy. Pomimo tego, że podają oni mnóstwo medykamentów, nadal skarżą się na adeno. Ja myślę, że oni przesadzają z ilością podawanych lekarstw i to jest przyczyną ich problemów. Nasze młode ptaki są mocno trenowane i do picia dostają tylko zimną wodę. Nic innego im nie wlewamy do pojnika. W sezonie lotowym młode widzą się ze sobą dwa razy w tygodniu, ale nigdy bezpośrednio przed lotem. Pokazywanie partnerów dobre jest w lotowaniu wdowieństwem dorosłymi ptakami, ale nigdy w metodzie wdowieństwa młodych. Gdy zaczyna się sezon lotowy, to ta cała ściółka, która znajduje się obecnie na podłodze, zostaje z niej zabrana. W trakcie sezonu lotowego sprzątamy podłogę w gołębniku dwa razy dziennie. Gołębie cały dzień mają dostęp do woliery. Mogą dowoli przebywać na słońcu. Szczególnie uwielbiają to robić teraz wiosną, kiedy nie jest jeszcze tak gorąco. Cały gołębnik został wybudowany z naturalnego drewna. Nie ma tu żadnych sztucznych materiałów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na budowę dobrego systemu wentylacyjnego. Przez cały rok mamy tu mnóstwo świeżego powietrza. Jest go tu dużo, ale nigdy nie ma tu przeciągów. Są one bardzo niezdrowe. Jeśli chodzi o karmienie, to z chwilą odstawienia młodych od rodziców dostają tę oto karmę rozpłodową. Natomiast gdy zaczynają się loty, to zaczynamy podawać im typową karmę dla młodych. My używamy karmy firmy Matador. W
tym roku jest tu dużo wolnego miejsca. Został on zbudowany specjalnie dla samiczek lotowanych metodą totalnego wdowieństwa. Obok znajduje się przedział dla wdowców. Zaprojektowaliśmy to tak, że do tego pomieszczenia będą wchodziły wszystkie gołębie. Następnie po nakarmieniu samce i samice zostaną rozdzielone do osobnych przedziałów. Istotnym w tym systemie jest czas przebywania razem naszych gołębi. Nie może on być za długi, aby nie doszło do kopulacji. Są to specjalne cele gniazdowe zbudowane z myślą o wdowieństwie młodymi ptakami. Tutaj również zamontowaliśmy automatyczny system pojenia gołębi. W ubiegłym sezonie przegrałem 2 loty. Pierwszy z nich przegrałem o 6 sekund, a drugi z nich tylko o 2 sekundy. Lotowałem wtedy jeszcze na starym miejscu z gołębiami przy moim domu. Tamten gołębnik ma bardzo złe położenie i zawsze traciłem cenne sekundy. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy wybudować te gołębniki. Mój partner mieszka w dużo lepszym miejscu i mamy nadzieję, że teraz nasze sukcesy będą dużo większe. Nie będziemy tracić cennych sekund, a one w obecnym czasie przy tak wielkiej konkurencji decydują o wygranej. Sport gołębiarski zmienia się z roku na rok i aby móc liczyć się w lotach narodowych, trzeba zwracać uwagę na wszystkie szczegóły. Dobre gołębie są bardzo ważne, ale sposób ich prowadzenia i chociażby położenie gołębnika mogą decydować o sukcesie. Teraz nasi hodowcy posiadają już wszystko, co potrzebne jest do zwycięstwa. Jesteśmy niemal pewni, że kolejne lata przyniosą kolejne pasmo sukcesów w lotach narodowych. Lotujemy obecnie w oddziale położonym na obszarze 100 km kwadratowych. W kwadracie 10 km na 10 km jest nas 150 hodowców. Na początkowych lotach w naszym klubie wkładamy około 3000 gołębi, a w całym rejonie około 30 tysięcy gołębi. Zaczynamy loty od 100 km i kończymy je odległościami 700 km. Mamy więc podobny program lotowy jak u Was w Polsce. Potrzebujemy więc, tak jak i Wasi hodowcy, ptaków uniwersalnych na wszystkie dystanse. Do konstatowania używam systemu Benzing Atis i jestem z niego bardzo zadowolony. W 2010 planujemy z tego nowego gołębnika lotować gołębiami młodymi. W następnych latach, gdy te młode dorosną, będziemy grać gołębiami starszymi. Te nowo wybudowane gołębniki są wyłącznie gołębnikami lotowymi, bowiem w tandemie z Robertem nastawiamy się wyłącznie na lotowanie. My lotujemy totalnym wdowieństwem. Przed lotem ptaki nie widzą się. Dopiero po locie są przez cały dzień razem aż do wieczora. Wdowcy i wdowy trenują wokół domu 2 razy dziennie po 1 godzinie rano i wieczorem. Oprócz tego 2 razy w tygodniu są wywożone na treningi. Przeważnie wywożę je na odległość 80 km. Z treningu wypuszczam pierwsze samczyki i po odczekaniu 10 do 15 minut wypuszczam samiczki. Partnerzy w tygodniu nie widzą się w ogóle. Moje ptaki mogą przebywać razem tylko w niedzielę po locie. Pozwalam im wtedy do woli baraszkować i separuję je dopiero późnym wieczorem. Średnio 2 razy w tygodniu funduję gołębiom kąpiel w zimnej wodzie z dodatkiem soli mineralnych. W zimie gołębie są przez cały czas zamknięte, ponieważ w okolicy grasuje wiele jastrzębi. Stosuję dodatkową motywację na zazdrość 2-3 razy w sezonie. Jednakże z tą motywacją jest różnie. Raz pomoże, a innym razem zaszkodzi. Nie widzę różnicy w wynikach samców i samic, tak więc nie mogę potwierdzić teorii niektórych hodowców, że samiczki lotują lepiej na wdowieństwo. Według mnie dobre gołębie latają lepiej, a te z gorszym pochodzeniem zawsze są wolniejsze. Ja wierzę tylko w dobre gołębie i nie mam jakiegoś systemu w temacie budowania gołębnika rozpłodowego. Do rozpłodu przeznaczam wszystkie dobre lotniki i nie patrzę, ile mają w tym momencie lat. Nieraz są to nawet 2-latki, a ostatnio nawet mój świetnie latający roczniak został przeniesiony do rozpłodu.
Nie kieruje się w tym temacie żadnym z góry nakreślonym schematem. W chwili, gdy montujemy ten film, sezon lotowy Gołębi Młodych jest już zakończony i znamy wszystkie końcowe wyniki. Prezentujemy teraz na ekranie osiągnięcia lotowe spółki Vredewelt Lemhuis, zdobyte w sezonie 2010. Kończąc nasz reportaż, życzymy naszym rozmówcom wielu sukcesów w kolejnych sezonach lotowych. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.